Siemanko, pokażę wam to obejście tego Frozen Money na PS4. No potrzebujemy ten zmodowany zapis gry, save Wizarda, to tam wszystko wiecie. Glitcha robimy praktycznie tak samo, tylko kroki przy peyocie się różnią. Tutaj dajemy, wczytujemy tego naszego save'a, dajemy start, online, zagraj. Sesja dla zaproszonych. Sorry za hałas, ale tamta druga konsola tak buczy, że to szok. No i nagrywam bezpośrednio, gadam tu do słuchawek, do konsoli, kurwa. Także w filmiku nie będę tam edytował, przyspieszał, przycinał, żeby to nie trwało za długo. No niestety, nie mam na to czasu. Rzucam film w całości. Tryb celowania tu nie ma znaczenia, ale potrzebujemy jednego znajomego, który gra gdzieś w jakiejś sesji publicznej, czy jest na sesji dla znajomych. Że to jest taki wymóg. No i wiadomo, no kasa, żeby móc kupować sobie te, no najlepiej Deluxo, czy tam Scramjety, czy Batmobile na sprzedaż. Dobra, wbiliśmy na online zwyczajnie. Opuszczamy. Że jest nowe obejście Frozen Money'a. Działa jeszcze tu RP, także od po 15 można już sobie przenosić konta na nowe platformy. Także można sobie kozackie konta z wysokimi levelami, kupa kasy Deluxo na sprzedaż, poprzenosić, także będzie petarda, chyba że Rockstar wymyśli jakieś reseciki. Dobra, jesteśmy, teraz musimy się udać gdzieś, gdzie jest peyota. Hey, what's going down? Tutaj tak jak było, no, klikamy w prawo, żeby zjeść peyotę, przytrzymujemy w prawo, żeby zakończyć tą halucynację. I tu nie będziemy wbijać od razu do znajomego, wrócić tam na sesję dla zaproszonych, tylko tu, tak jak mówię, potrzebujemy jednego znajomego, który gra w GTA. Albo jest na jakiejś sesji publicznej, albo na jakiejś akcji, albo jest tam sobie na sesji dla znajomych, no to byleby był gdzieś tam, gdzie można dołączyć. Teraz tak, dajemy options, idziemy na tych znajomych, wybieramy jednego, klikamy obserwuj gracza, mamy pozyskiwanie danych do sesji. Teraz przechodzimy na online, zagraj, sesja zamknięta ze znajomymi. I spamujemy X, żeby wszystkie te komunikaty potwierdzić. Czyli spamuję X. Było słychać, że tam potwierdziłem nawet komunikat, którego nawet się nie wyświetlił. No ale tutaj powinniśmy dostać taki dźwięk, tak jakbyśmy go w telewizorze oglądali. Na dole po lewo ikona GTA Online. Wtedy wszystko się udało. Było słychać dźwięk, jest ta ikona Grand Theft Auto Online. Trafiłem bezbłędnie.
Teraz jesteśmy tu, możemy go obserwować z tego, zwyczajnie wychodzimy, załaduje nas do nowej sesji przez menu interakcji. Możecie sprawdzić, czy nie zabiera Wam hajsu, chociaż nie powinno, i możecie dokonywać zakupów. Nie wiem, nie pytajcie się o RP, zawczasu jakby tam ktoś się pytał, czy da się tu tym sposobem zrobić RP. Nie wiem, nie próbuję, na RP jest lepszy glitch jak ten. Z tymi kartami czy figurkami. Nasza postać jest jakaś dziwna, ale tej postaci nie tracimy. No i sprawdźcie sobie, co ja mówię. Amunicja, kupcie, nie odejmuję. Polecam włączyć pasywkę i robić zakupy. Kręci się żółte kółko. Zwyczajnie opuszczamy sesję. Wracamy teraz z powrotem na sesję online. No i tu musimy wszystkie pojazdy zamienić. Miejscami wymusi zapis gry zmianą stroju. Opuszczamy, zamykamy grę, odpalamy od nowa, przytrzymując L1, R1 i bang, wszystko gotowe. Ja tu kupiłem agencję, jeszcze w niej nie byłem, bym miał całą tą cutscenkę długą. Tam pierdolenie o Chopinie, że tu już nie będę nagrywał, tylko zadzwonię do mechanika, pokażę, że mam te pojazdy, które bym musiał iść zamienić miejscami, ale póki nie zaliczę tej cutscenki, to nie ma, nie mogę wejść do garażu. Także tu nie będę już Was zanudzał dalej, tylko mówię, wystarczy teraz zamienić wszystkie te auta miejscami i wymusić zapis gry zmianą stroju. I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll get back to it then. Hey, poor. To czas może byłem, jak on dzwoni do mnie?
kółeczko. No to dobra, byłem jednak w agencji. I tak jak mówiłem, każdy pojazd zamienić miejscami. Cyk, styl, zmień strój. No i opuszczamy sesję, zamykamy grę. Chociaż możecie grać, ale żeby wbić później drugi raz, bo nie będziecie mogli wbić na sesję, musicie właśnie, tak jak mówię, odpalić GTA od nowa i wcisnąć to L1 i R1 aż do kalibracji ekranu, potwierdzić ją. Wtedy będziecie mogli już grać normalnie. To by było na tyle. Pozdrawiam, elo.